Norbert Grele. Natomiast ja Państwu zaprezentuję informacje dotyczące funkcjonalności naszej nowej strony internetowej. Pozwolę sobie zacząć od tego, że jest to strona dofinansowana przez Ministra Administracji i Cyfryzacji. Wartość projektu to 66 040 zł. Kwota dotacji celowej to 52 832 zł. Budowa oficjalnego serwisu internetowego naszego urzędu jest tak wykonana, żeby zapewniała pełny dostęp dla osób niepełnosprawnych. Spełniała pod tym kątem wszystkie wymogi. Nowy serwis posiada również responsywny układ dostosowujący rozmiar i strukturę treści do wszystkich urządzeń mobilnych, zarówno komórek, czy tabletów, czy laptopa. W związku z tym pozwolę sobie zaprezentować od strony głównej te funkcjonalności, które zostały na naszej nowej stronie wprowadzone. Proszę Państwa, no naszym oczkiem w głowie na nowej stronie jest pokazanie pewnych działań związanych z inwestycjami, więc mamy panel Mieleckie inwestycje od stycznia 2015 roku. Pozwolę sobie pokazać, jak to funkcjonuje. Na mapie zaprezentowane są zrealizowane inwestycje z podziałem na kategorie i jednocześnie na kategorie dotyczące finansowania. Są to inwestycje miejskie z dofinansowaniem Unii Europejskiej oraz inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego, które pojawią się na tej stronie niebawem. Wybierając sobie na przykład jedną z inwestycji, mamy opis. Jednocześnie staramy się dołączyć do każdej z inwestycji zdjęcie. Jeżeli jest to inwestycja dofinansowywana, więc mamy zawsze kwotę dofinansowania i wartość wkładu własnego. Inwestycje, tak jak mówię, podzielone są na kategorie. Jeżeli wybierzemy na przykład kategorię kultura, to wówczas znikają nam wszystkie inwestycje z innych kategorii, natomiast zostaje kultura, czy bądź na przykład edukacja. I tak też mamy w ramach tego typu działań, mamy modernizację ogrodu przedszkola miejskiego numer 9, koszt i krótki opis. Po powrocie możemy nanieść inną kategorię albo włączyć wszystkie, tak jak jest to od pierwszego wejścia na zakładkę. Oczywiście stronę możemy sobie również, mapę sobie możemy powiększyć, więc możliwe tutaj są modyfikacje. Teraz nam znikają zakładki, właśnie ich nie mogę znaleźć, ale już je znajduję. O, proszę bardzo, tutaj mamy tereny i tak dalej. Więc to jest taki pierwsza modyfikacja. Co mamy nowego? Mamy kalendarz wydarzeń. Kalendarz wydarzeń kulturalnych skierowany do mieszkańców. Chcieliśmy ułatwić dostęp do wszystkich wydarzeń kulturalnych na terenie miasta Mielca. Opracowane są kategorie, w ramach których zamieszczane są te wydarzenia, ale nowością jest to, że po najechaniu możemy sobie przeczytać o wydarzeniu i zdjęcie, naciskając takie wydarzenie, mamy pełny opis, data, miejsce, kto jest organizatorem, koszt ewentualnych biletów oraz odniesienie ze strony internetowej. Pozwolę sobie jeszcze raz wrócić na stronę. I tutaj, proszę Państwa, mamy funkcję dodaj wydarzenie, gdzie znajduje się formularz i wydarzenie do kalendarza na naszej stronie może dodać każda z instytucji kulturalnych, na przykład szkoła muzyczna, samorządowe centrum kultury,
czy inne instytucje organizujące konferencje, warsztaty, kursy bądź inne tego typu imprezy. I otrzymujemy taki formularz, jeżeli jest poprawnie wypełniony, to autoryzujemy, aprobujemy i po akceptacji jest natychmiast dołączony do kalendarza wydarzeń. Kolejną nowością na naszej stronie jest wideoblog prezydenta. Co chcieliśmy tym osiągnąć? A mianowicie będziemy się starać, żeby minimum 2 razy w tygodniu prezydent prezentował swoje stanowisko w bieżących sprawach, na przykład program Rodzina 500+, druga edycja Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego, losy hali sportowej, czy współpraca międzynarodowa miasta Mielca. Mieliśmy w ubiegłym roku konferencję prasową na temat czystości powietrza, więc wszystkie bieżące rzeczy, tematy, które będą dla mieszkańców, mogą być interesujące, będą prezentowane tutaj właśnie w tej zakładce i prezydent będzie się wypowiadał krótko na dany temat. Jest propozycja, jeśli są jakieś tematy, które mieszkańcy chcieliby poruszyć, to oczekujemy na tego typu sugestie i prosimy o nadsyłanie ich na adres promocja@um.mielec.pl. Proszę Państwa, na stronie głównej mamy również tablicę informacyjną. W tablicy informacyjnej prezentujemy kluczowe informacje dotyczące godzin otwarcia Urzędu Miejskiego, kasy urzędu, wydziałów, struktury organizacyjnej. Są również zamówienia publiczne powyżej 30 tysięcy euro i poniżej 30 tysięcy euro, które są podlinkowane i przenoszą nas na nową stronę BIP-u, Biuletynu Informacji Publicznej. Ogłoszenia o pracy i tutaj mamy również przekierowanie na BIP. Jest to codziennie aktualizowane. Jednocześnie jest jeszcze jedna zakładka na stronie głównej Urzędu Miejskiego dotycząca pracy, a mianowicie najnowsze oferty pracy w rejonie. I tutaj z kolei jest to podlinkowane pod Powiatowy Urząd Pracy, Podkarpacki Portal Pracy, serwispraca.pl, serwispracuj.pl i oferty pracy w portalu EURES. I jest to aktualizowane, jest to po prostu bieżący dostęp do tych ofert. Organizacje pozarządowe. W tej chwili jesteśmy na etapie wyborów do Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Już jest opracowywana baza mieleckich organizacji pozarządowych. Jest temat dotacji i ofert organizacji pozarządowych. Są konsultacje społeczne. W związku z tym jest to skupione wszystko w jednym miejscu i zajmuje się tym Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia. I Mielecki Budżet Obywatelski, druga edycja budżetu obywatelskiego. Jest to temat, który w tej chwili będzie poruszany na sesji Rady Miejskiej. Kto może wziąć udział w budowaniu budżetu, jaka kwota zostanie przeznaczona, na co mogą być przeznaczone środki. Zamieszczony jest również regulamin oraz formularz zgłoszenia. Proszę Państwa, poniżej mamy panele przenoszące nas na stronę lotniczych panoram Mielca. Jest to oprogramowanie, które zostało wykonane już wcześniej, ale chcielibyśmy, żeby mieszkańcy również z tego korzystali.
Tu mamy na przykład samorządowe centrum kultury i przenosimy internautę na stronę SCK. To ja sobie pozwolę wyjść już z tego. Sprawa w urzędzie. Jest to zakładka, która na pewno będzie się ciągle rozrastać. Umieściliśmy aktualne informacje pochodzące z różnych wydziałów, z urbanistyki i geodezji, ewidencji, czy działu finansowego, czy informacje dotyczące organizacji imprez masowych. Na pewno tu będą jeszcze spływać informacje z wydziałów i będzie to na bieżąco aktualizowane. W każdym razie w zakładce staramy się, żeby od razu była możliwość pobierania wniosków, gdzie są wnioski linkowane, żeby od razu miał dostęp mieszkaniec do formularzy, do wniosków, do decyzji, do uchwał, żeby nie szukał już ewentualnie w innych zakamarkach strony. I poprawię plan miasta. Ważne informacje. Te zakładki na bieżąco będą się zmieniać. Jeżeli będziemy mieli ważne, bieżące tematy, które chcielibyśmy podkreślić, to na pewno ta zakładka, ta część strony będzie bardzo aktywna. Tu na pewno za chwilę zostanie osadzona Mielecka Karta Seniora, która została wydana kilka dni temu przez Wydział Spraw Społecznych. I również czekamy na sugestie. Jeżeli Państwo chcą, żebyśmy inne tematy tutaj uwzględnili albo rozbudowali, to jesteśmy do dyspozycji. Mielecka, międzynarodowa współpraca, więc mamy podział na nasze miasta partnerskie. Każde z miast jest opisane, kilka słów historii o mieście, więc i proszę Państwa, przydatne odnośniki, kalendarz wydarzeń. Jest sugestia taka, żeby kalendarz wydarzeń kulturalnych połączyć z kalendarzem wydarzeń sportowych w naszym mieście. Szukamy w tej chwili rozwiązania na to. Mamy na stronie głównej zakładkę sport, w którym mamy dwie podstrony dotyczące obiektów sportowych i klubów sportowych stowarzyszeń w naszym mieście. I będziemy się starali podłączyć kolejną podstronę kalendarium sportowe, żeby każdy mógł mieć na bieżąco dostęp, co w danym dniu również w tej dziedzinie dzieje się w naszym mieście. Proszę Państwa, wróćmy do lewego menu. Aktualności. W aktualnościach mamy bieżącą relację z tego, co się dzieje w Urzędzie Miejskim, w jakich wydarzeniach bierze udział prezydent, jakim wydarzeniom patronuje, jakie podejmujemy inicjatywy. W związku z tym staraliśmy się to zrobić w taki klarowny, przejrzysty sposób. Kilka słów opisu i mini galeria, gdzie dostępne będą zawsze zdjęcia. W zakładce Nasze Miasto główne tematy: miasto Mielec, położenie geograficzne, historia miasta, herb miasta, informacje z tym związane, więc jest możliwość również pobrania. Logo miasta, fundusze zewnętrzne, miasta partnerskie, przyjaciele miasta, honorowi obywatele miasta, mieleckie osiedla, strategia rozwoju miasta Mielca, już aktualna z prognozą do 2025 roku, turystyka i rekreacja oraz wydania specjalne Mielczanina. Jeśli chodzi o zakładkę samorząd miejski,
Dotyczy przedstawienia władz miasta, również Rada Miejska. W Radzie Miejskiej, proszę Państwa, mamy skład Rady Miejskiej, komisję Rady Miejskiej, sesję Rady Miejskiej oraz dyżury radnych i informacje kontaktowe. W sesji Rady Miejskiej na ten moment jest zamieszczona nagranie dźwiękowe zamieszczone z ostatniej sesji. Natomiast wszystkie nagrania archiwalne i aktualne mieszczą się w nowym BIP-ie, w zakładce o nas, kierownictwo, Rada Miejska, sesja Rady Miejskiej. Mamy tu również Młodzieżową Radę Miejską, Miejską Radę Seniorów, kalendarium samorządowe, gdzie będą wyświetlane informacje na temat, kiedy odbywa się sesja, kiedy odbywają się komisje, kiedy odbywa się sesja Rady Młodzieżowej Rady Miejskiej bądź Mieleckiej Rady Seniorów. Budżet miasta, nagrody i wyróżnienia. Dla mieszkańców jest to bardzo rozbudowana zakładka razem z podstronami. Tablica informacyjna i sprawa w urzędzie to jest to, co jest na stronie głównej. Natomiast edukacja, kultura, sprawy społeczne na przykład, proszę Państwa, ma na ten moment 7 podzakładek, a prawdopodobnie będzie ich więcej. I jest tu bardzo szeroko opisywana działalność prowadzona przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia. Bezpieczeństwo mieszkańców, ochrona środowiska, gospodarka odpadami i wiele innych, również organizacje pozarządowe. Przepraszam. Wyjdę sobie na stronę główną. Kolejną zakładką jest zakładka dla inwestorów. Jest to zakładka dotycząca naszych terenów inwestycyjnych, specjalnej strefy ekonomicznej, potencjału ludzkiego i firm, które u nas zainwestowały. Sport, to jest właśnie to, o czym mówiłam. Kluby sportowe, obiekty sportowe i tu będzie coraz więcej informacji przybywać, więc na pewno też będzie to rozbudowywane i pilnowane już przez Biuro Sportu i Rekreacji. Fotobank. Jest to galeria, w której mamy tematyczne zestawienia zdjęć. 6 jest takich uwidocznionych na górze, natomiast czy walentynkowe grillowanie, nagrody dla najlepszych sportowców, konferencja prasowa. Natomiast tutaj mamy z różnych wydarzeń, spotkań z mieszkańcami, Mieleckie Forum Biznesu, Młodzieżowa Rada Miejska, wydarzenia, gdzie jest po kilkanaście, nieraz kilkadziesiąt zdjęć wrzuconych do przeglądnięcia czy pobrania. I proszę Państwa, kontakt, nie wiem, czy spełnię Państwa oczekiwania, natomiast starałam się bardzo precyzyjnie przedstawić wszystkie informacje i usługi, kontakt dla mediów, również przedstawicieli kierowników i naczelników wszystkich wydziałów, łącznie z podkomórkami, które już precyzyjnie skupiają się na poszczególnych sprawach, wraz z koordynatorem do spraw przedszkoli, audytorem wewnętrznym. Więc jeżeli tu będziemy mieli na bieżąco jakieś zmiany, będziemy je aktualizować. Kolejną sprawą jest możliwość po kliknięciu przejścia na media społecznościowe, więc mamy tutaj możliwość połączenia się z Facebookiem, Twitter i YouTube, gdzie nasz kanał już jest taki, zaczyna nabierać kolorów. Natomiast Pinterest i Instagram jeszcze nie funkcjonuje, natomiast mamy nadzieję, że w przeciągu kilku tygodni rozpoczniemy aktywność już w tych kanałach. Jeśli chodzi o BIP, to pozwolę sobie powiedzieć parę słów. Jest to ministerialna strona
Biuletynu Informacji Publicznej, który zmieniliśmy tydzień temu. I jesteśmy na etapie, już jest raczej pełna informacja dotycząca zamówień publicznych, przetargów, zarządzeń prezydenta, obwieszczeń, komunikatów i tak dalej. Natomiast będziemy starali się również to rozbudowywać pod oczekiwania mieszkańców poszukujących informacji. Mamy tutaj zakładki, które są już narzucone, na przykład kierownictwo, oświadczenia majątkowe, Rada Miejska, władze miasta. W Radzie Miejskiej również możemy właśnie znaleźć podobne informacje, co na stronie internetowej. W aktach prawnych mamy wszystkie zebrane tutaj dokumenty. Jest odniesienie do linkowania do prawa miejscowego, po kolei regulaminy naboru pracowników, regulaminy organizacyjne, regulamin pracy, statut gminy miejskiej Mielec. Wszystko, co jest potrzebne, to jest dostępne. I proszę Państwa, jesteśmy na etapie organizacyjnym kategorii, które są w lewym menu, z tego względu, że potrzebujemy poszerzyć uprawnienia, żeby zmodyfikować wersję ministerialną strony. Natomiast będzie to zrobione w najbliższe dni. I jednocześnie, proszę Państwa, odsyłam również do archiwum Biuletynu Informacji Publicznej naszej strony, która obsługiwała nas wcześniej. Jest to wersja taka, Urząd Miejski w Mielcu, to jest nasz stary Biuletyn Informacji Publicznej. Większość informacji, które są tutaj, są przeniesione, natomiast te sprzed kilku lat są dostępne jeszcze na tej stronie. Pozwolę sobie wrócić do naszej strony internetowej. I na naszej stronie internetowej mamy, proszę Państwa, jeszcze, mamy wersje językowe, z tym, że wersja angielska, niemiecka i francuska nie jest jeszcze dokończona. Mamy nadzieję i będziemy starać się zrobić co w naszej mocy, żeby skończyć aktualizację stron językowych w kilka miesięcy. Jest to duża sprawa, dlatego że prócz aktualności to większość mogłaby być stała i zaktualizowana. Oczywiście tu mamy jeszcze możliwość przejścia do wyszukiwarki, do treści, do menu, do kontaktu i przycisk. Strona o dużym kontraście. Właśnie. Strona o dużym kontraście jest specjalnie dostosowana dla osób niedowidzących, tak aby mogły też w pełni z tej dobrodziejstwa z tej strony korzystać.